kilku miesięcy sekcja piłkarska klubu Unitarnów tonie w długach. Zawodnicy nie otrzymują pensji. Koszt miesięcznych wypłat piłkarzy to około 30 tysięcy złotych, a roczne utrzymanie sekcji piłkarskiej to ponad 800 tysięcy. Do klubu nie chce dokładać się miasto, a na dużego sponsora jak na razie się nie zanosi. Co dalej, zastanawiają się piłkarze, działacze i kibice. Trenujemy na 100%. Staramy nie dopuszczać do siebie myśli takiej, że jest możliwość rozwiązania tego klubu, że ten klub może zginąć z piłkarskiej mapy polskiej. Skupiamy się na tym aby wykonywać tę pracę sumiennie na każdym treningu, na sparingach. Miejmy nadzieję, że te słowa trenera nie wejdą w życie. Wczoraj w sali lustrzanej spotkali się działacze, trenerzy, przedstawiciele sponsorów, zawodnicy, kibice i urzędnicy. Debata miała pomóc w znalezieniu jakiegoś rozwiązania, które pomogłoby znaleźć pieniądze i pozwoliło dalej funkcjonować klubowi piłkarskiemu. Było dzisiaj na tym spotkaniu bardzo dużo ludzi wpływowych i myślę, że coś powinno iść w dobrym kierunku. Może, ale nie musi. Do klubu nie zamierza dokładać się tarnowski samorząd. Proponuje jedynie pomoc w rozmowach ze sponsorami. Czas jest trudny dla wszystkich, nie tylko dla piłkarzy. Ja rozumiem dramatyczną sytuację klubu i rzeczywiście uważam, że potrzebne jest wsparcie i klub o takiej tradycji, a i w dodatku dziedzina sportu, która cieszy się taką popularnością i ma taki skuteczny efekt wychowawczy, bo to też o tym trzeba powiedzieć, że jest na dosyć dużą skalę uprawiana przez młodzież, że taka dziedzina i taki sportu i taka drużyna wymaga wsparcia. Natomiast nasze możliwości budżetowe są ograniczone. Ta niewygórowana suma, którą klub otrzymuje, jest efektem trudnych kompromisów pomiędzy różnymi potrzebami sportowymi, w tym także potrzebami sportu szkolnego związanego z wypoczynkiem dzieci i młodzieży zimowym, letnim. Natomiast myślę, że miasto może tutaj starać się odegrać konstruktywną rolę w pośrednika w negocjacjach ze sponsorami, bo wydaje mi się, że głównym źródłem finansowania jednak powinni być sponsorzy. Takie są dzisiejsze realia rynkowe. One dotyczą sportu, niestety. Tarnowa bez sekcji piłkarskiej Unitarnów nie wyobraża sobie były zawodnik tego klubu, choć w sekcji żużlowej Robert Wardzała. Bo już są duże zaległości. Kolejny jakby sezon jest, część sezonu przed piłkarzami, to wszystko idzie tylko do jednego. Jeżeli nie będzie natychmiastowych reakcji, natychmiastowych decyzji, to możemy się spodziewać najgorszego, jeżeli chodzi o ZKS Unitarnów w kontekście piłki nożnej. Dlatego byśmy nie chcieli. Tam jest wiele grup młodzieżowych. To o tym trzeba pamiętać. Jako sport, jako pewnego rodzaju lekarstwo na problemy społeczne jest chyba jednym z lepszych rozwiązań. Zagospodarowanie czasu młodzieży, czyli tych grup, podgrup, które tworzą jakby drogę do ostatniego ogniwa, którym jest drużyna piłkarska, tego rodzaju wzorca. Brak tej drużyny znowu spowoduje to, że ta młodzież, te dzieciaki nie stracą jakby swego rodzaju dążenie, nie wiem, utracą cel. Jak utracą cel, to będziemy wiedzieli, spodziewamy się, co będzie za chwilę z tymi młodzieżowymi drużynami. Wydaje się, że jedynym lekarstwem dla Unitarnów jest pomoc dużego sponsora, choć jak na razie chętnych nie widać. Sympatycy i piłkarze kierują swoje oczy w stronę firmy Azoty Tarnów. Jednak jak tłumaczą jej przedstawiciele, polityka ZUT-u w kwestii sportu nie ulegnie zmianie i dalej będą wspierać tarnowską drużynę żużlową i siatkarzy Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Poza wspólnym apelem o pomoc wczorajsze spotkanie niewiele wyjaśniło. Pieniędzy jak nie było, tak nie ma. Pytanie, jak długo piłkarze będą jeszcze grać dla satysfakcji. Julita Majewska, Tarwizja.